prostego faktu zdrowia. Jeżeli byśmy mieli dobrze funkcjonujący system ubezpieczeń społecznych, to wtedy oczywiście te pozostałe ryzyka są chronione w systemie pomocy społecznej. Ale i jedno, i drugie obciąża budżet państwa. I gdybyście państwo zechcieli popatrzeć na wydatki budżetu, naszego budżetu, to byście zorientowali się, że prawie tyle samo pieniędzy, a może nawet jeszcze więcej, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę również wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ile się wypłaca do ZUS-u, żeby ludzie mogli żyć godnie i mieć prawo do świadczeń, które wypracowali, dopłaca się również i wypłaca się w postaci różnych świadczeń z pomocy społecznej. To jest rozwiązanie niedobre i w związku z tym na pewno trzeba będzie znaleźć inne. Natomiast wracając do tego, co mówiłam przed kilku tygodniami na temat postulatu, że można by system obowiązkowy zastąpić systemem dobrowolnym. Otóż proszę Państwa, może można. I ja nawet bym Państwa do tego gorąco namawiała. Kto ma dodatkowe pieniądze, jak już spłaca raty za mieszkanie, za urządzenie tego mieszkania, ponosi koszty utrzymania i wychowania dzieci, ale być może, że dzięki programowi 500+ i innym tam projektom rządowym, które być może ułatwią życie polskim rodzinom, będzie taka sytuacja, że stać nas będzie na to, żeby ponosząc bieżące koszty funkcjonowania naszego gospodarstwa domowego, jeszcze sobie odłożyć pieniądze z myślą o przyszłości. Ja bym bardzo chciała, żeby tak było. Chciałabym również, żeby pracownicze programy emerytalne były programami powszechnymi i to by dawało nam dodatkową emeryturę zależną od naszych dochodów i od tego, jak prosperuje nasz pracodawca. Bo pamiętajmy, że tutaj zawsze są te trzy strony. Państwo, sam zainteresowany i pracodawca. Państwo jako gwarant w tym wypadku byłby przy tego typu świadczeniach. Ale proszę Państwa, póki co, to z badań, na które niedawno się powoływałam, wynika, że zaledwie 6% Polaków w wieku 25-45 lat w ogóle wie, w jaki sposób poruszać się w tym obszarze ubezpieczeń dobrowolnych, a tylko 14% z tych 6%, czyli praktycznie około 1%, rzeczywiście dobrze rozumie i ma środki na to, aby oszczędzać długoterminowo na wypadek jakiegoś ryzyka losowego. Więc proszę Państwa, dopóki jest tak, jak jest, to pracujmy wszyscy wspólnie nad reformą systemu zabezpieczenia społecznego, żeby usunąć te wszystkie złe rozwiązania, które wprowadzono od 1999 roku aż po dzień dzisiejszy. Ale naprawdę jeszcze na ubezpieczenia dobrowolne przyjdzie nam sporo poczekać. Może jak już minie kadencja i zobaczymy efekty planu Morawieckiego i innych planów, to być może wtedy tę dyskusję można będzie prowadzić w inny sposób i w innych realiach. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem. Szczęść Boże, do zobaczenia. Kiedy światu się zdawało, że na zawsze karta zna, że nie złoży jej nikt całość, że nie wytrze straży kław. Polski żołnierz po tej stronie na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, Bóg nie zginie, może jeszcze raz. Była rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów. Dawno zcichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zem. Ci, co
tym, co oddali za nią krew i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki